Plewa, portal disco-polo.info, a ze mną grupa The Lovers. Słuchajcie chłopaki, nie oszukujmy się, grupa The Lovers wnosi używienie na rynek disco polo. Bez wątpienia oczywiście, to nie ma najmniejszego znaczenia w tym momencie, co się dzieje na rynku. Chodzimy ostro, jedziemy grubo. Postaram się dostać do najwyższego kolegi. Słuchaj, jak to jest, że grupa The Lovers tak szybko na rynku disco polo błyszczy bardzo jasnym światłem? Myślę, że to jest kwestia tego, że bardzo się angażujemy w to, co robimy i chcemy dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Słuchajcie, no właśnie, jakie jest wasze zamiłowanie? Bardziej do tradycyjnego disco polo, czy do tych nowych trendów w tej muzyce? Słuchaj, zamiłowanie mamy trochę do starszego disco, bo od tamtego się zaczęło. Urodziliśmy się w tym czasie, tego słuchaliśmy. Natomiast staramy się mniej więcej zmieszać ten klimat, żeby było troszeczkę tych tekstów starszych, ale żeby ta muzyka też troszeczkę do nowych brzmień była dostosowana. I myślę, że to uderzy do klientów, do serc wszystkich słuchaczy. Macie jakiegoś swojego idola w tej muzyce, nie wiem, autorytet? Chyba Zenon Martyniuk. Zenon Martyniuk, potwierdzasz, to jest wasz idol? Oczywiście, że taki after party. Dokładnie. A myślicie, że grupa The Lovers zajdzie tak daleko właśnie jak Zenek Martyniuk? Czy zajdziemy tak daleko jak pan Zenon Martyniuk? Nie nam to osądzać. Mam nadzieję, że będzie nam dane poznać i poczuć ten sukces z kolei. Czy pozwoli nam na to widownia? Zobaczymy. Słuchajcie, jakie nowe plany, jakie premiery już niedługo? Już niebawem usłyszycie od nas nowy hit, Ta dziewczyna kręci mnie. Już niebawem zaczynamy zdjęcia do teledysku. Dzisiaj go usłyszycie na scenie i myślę, że to będzie strzał. Ta dziewczyna kręci mnie, ten utwór na pewno rozkręci publikę na licznych koncertach. Słuchajcie, muzyka, jedno hobby, inne hobby chłopaków z grupy The Lovers. Inne hobby oprócz muzyki? Filmy! Filmy, ale... Jaki gatunek? Komedie, zdecydowanie. A twoje inne hobby, prócz muzyki disco polo? Myślę, że sport, siatkówka jak najbardziej. Nadaje się. Dokładnie, ja nie. Słuchajcie chłopaki, no właśnie, muzyka disco polo, jedno hobby, drugie hobby, mówicie sport, filmy, a ja jestem jeszcze ciekaw, dlaczego według was muzyka disco polo jest gatunkiem, który wiedzie prym w naszej ojczyźnie? Bardzo ładnie wyjaśnił to w internecie pan Zenon Martyniuk. Zaczęło się od lat 80., 90. jako Italian Disco. Przeszło to na disco polo i ta muzyka taneczna zaraziła Polaków dlatego, że jest taneczna. Jest tensowa, jest do posłuchania, można ją pośpiewać. Każdy ją lubi. A kto nie lubi, no to już nie nam cenisz dlaczego. Ludzie będą słuchać disco polo i grupy The Lovers do końca świata jeden dzień dłużej? Myślę, że ta muzyka już nie zginie, już zostanie na zawsze. Nie zginie muzyka disco polo, nie zginie grupa The Lovers. Dziękujemy za uwagę. Cześć.